Hej, cześć się manowam wszystkim ludzie. Tutaj, Tiwór. witam was dzisiaj w niezatytułowanej grze o gęsi. To jest taki troszeczkę przerywnik, taki troszeczkę pierdołowate coś, które stwierdziłem, że a, nagram, bo wyszło. Teraz troszeczkę rundek ta gra robi po internecie, ponieważ jest kurwa o gęsi, która chodzi i denerwuje ludzi, dlatego ja jestem nią zainteresowany jak najbardziej. Ciekawy jestem jak się będzie w to, w to grało i mogę nacisnąć X, by gęgać. Jakie zajebiste. Gę 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 Okej, okay, gram na PC-cie, gram na padzie, nawet pada mam pięknego białego specjalnie pod gęś, to pasuje. Gę a, a ja będę robił kwa 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 kwak, kwa. Mogę też biegać, jako to fajnie wygląda jak biega, tak pochyla łepek. Ty. Tu są jakieś dzwony, dzbany może nawet, okej. Okay. No dobra, wiem, że mogę też oddalać sobie kamerę i y Grekiem chyba nic nie robię. Mogę trzepotać skrzydłami i gęgać jednocześnie. Biegać i trzepotać, świetnie. Mogę też kucać, żeby się skradać. To jest Tom Clancy's Goose Game. No dobra, podbiegnijmy w takim razie do przodu. Przytrzymaj lewy trigger, żeby pochylić się. Proszę bardzo, mogę się skradać pod kłodami. Naciśnij B, aby użyć dzioba. I mam przytłumione teraz moje gęganie. Okej, okay. czyli mogę, A, mogę działać rzeczy i sprawiać, żeby wydawały dźwięki. Świetnie. Pochyl się, żeby podnieść rzeczy z ziemi, następnie na C, B. proszę bardzo. Mogę sprzątać las, na przykład? Jak to jest głupie, jak cholera. No, dobra. Okej, to chyba jakby mogę też, mogę chodzić, robić tutaj dobry beat, tą gęsią. Dobra, czy ja dam radę sobie na przykład to otworzyć? Ty, dam radę chyba, ale i jaja. Jeszcze mogę to tutaj podnieść. <laughs> Jakie to jest fajne! Ta gęś tak fajnie po prostu wygląda, robiąc to wszystko. Mega mi się to podoba. Dobra, gęsi, chodź. Chodź, posprzątamy ten las. Zgarniemy to wszystko i będzie tutaj pięknie i czysto. Mogę też podnieść tą piłkę. Zajebiście, dobra. Chodź piłko, biegniemy w takim razie. Otworzyliśmy sobie przejście, może damy jakiemuś człowiekowi. <laughs> <laughs> Przytrzymaj, żeby zatrzepotać skrzydłami. Jakie piękne. A pływać mogę? Je, jak to fajnie wygląda. Ja wam nigdy nie mówiłem, ale ja strasznie lubię kaczki. Ja wiem, że to nie jest kaczka, tylko gęś, ale jakby w ogóle mnie to nie interesuje. Jakiego ja mam speeda w wodzie, łopanie. No dobra, co ja mogę teraz ze sobą zrobić? Mogę przepłynąć pod mostkiem. Wiem, że chyba jakieś zadania się tutaj wykonuje, jako ta gęś, ale to jeszcze się przekonam. Biorę moją piłkę do, do tenisa i płynę przed siebie. Nie jestem pewien, dokąd ja dopłynę tak naprawdę. Tutaj też mogę, proszę Państwa, driftować między tymi. Dodawać sobie jakiegoś lekkiego oporu powietrza i nawracać? Nie, nie do końca mogę nawracać. Nie wiem dokąd płynę. Ewidentnie donikąd, zajebiście, dobrze, dobrze, dobrze mi to poszło. No dobra, a to wyjdźmy stąd w takim razie. Biegnijmy, do, biegnijmy przed siebie i co ja? Dobra to jest gadność, Dobra, jebać tą piłkę, nie interesuje mnie ona już. Mogę ciub włożyć <laughs> Ok, dobra, nie męczmy kaczki, to myślałem, że się rozbije, a mogę ty, a mogę tu? Mam cumel w dziowie, ojej, jaka ona słodka jest ta kaczka, Boże, ta, ta gęś, nieważne, gęś, kaczka, kurwa, bez znaczenia. Tutaj w ogóle. Czy ja mam wrażenie, że ja mogę coś z tym zrobić? Czy Ja mogę jakoś to, to, to przedziobać? To by było dopiero interesujące. Skakać tylko w tej grze nie mogę, to mnie zastanawia, dlaczego gęś nie może skakać. Ale dobra, podoba mi się ta butelka tutaj. O ty ty ty. ty, ty. Czy ja mogę tam coś tego tu? tu, tu? Pa, pa pa! Ona się patrzy na tą zasuwę, ale nie otworzy jej z tej strony. Dobra, bierzemy butlę w takim razie, wracamy do wody. I wydaje mi się, że tutaj mnie zbyt świetlana przyszłość nie czeka. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o tej grze z gęsią związaną, e, a raczej grze o gęsi, piłka płynie nadal świetnie. E, nie mam pojęcia, co się w niej robi. Nie wiem do końca o co w niej chodzi i po co się w nią w ogóle gra. Lista zadań. O kurwa, proszę bardzo, mam zadania. Dostań się do ogrodu, spraw, aby ogrodnik zmukł, ukradnij klucze ogrodnika, spraw, by ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny, grabie w stawie, zrób sobie piknik, przynieś połóż koc, kanapkę, jabłka, dynie. Okej, okay, no dobra, mogę się tutaj skradać. Proszę państwa, czy ogrodnik mnie znajdzie? Tutaj widzę już jakiś wąż, przytrzymaj, żeby powiększyć albo pomniejszyć. Ty, kurde, mogę się przyjrzeć. Ojej. Fantastyczne to jest. Dobra. Co ja mogę zrobić z tym wszystkim? Mogę tutaj generalnie ciągnąć worys. Z... Co to jest? Cement? Nie wiem co to jest. Nieważne. Chodźmy. rozkminiajmy dalej w takim razie. Mogę to wejść? Nie mogę wejść do środka, kurwa, to jest mój teren! A jakbym mógł odpalić kosiarkę, to by dopiero było zajebiste. Troszeczkę mi się zmniejsza sterowność, kiedy oddalam, aby szybko skręcić, pójść. A! Okej, okay, dobra, czyli muszę wyłączyć przyspieszenie, jak chcę sensownie skręcać. Co ja tutaj miałem? Kanapka, jabłko, dynia, marchewka, dżem, termos... Nie wiem co tam jest do końca dalej napisane, ale faktycznie mogę sobie wziąć te kanapki i przynieść sobie na kocyk, ojej! Mogę sobie zrobić gęsi piknik. Zajebiście, idziemy dalej po kolejne składniki. Każdy mój sukces muszę świętować w odpowiedni sposób. O! Dobra, mamy jabłko. Ja po prostu niesamowicie lubię design tej gęsi. Jak się cieszy i biegnie. Można tutaj naprawdę realistyczny symulator gęsi odwalić. No o oh, cholera jasna. Czy to jest element realistycznej gęsi? Nie jestem do końca pewien, ale jest taka szansa. Dobra, dynia, marchewka. Dobrze, gra mi tutaj będzie na bieżąco chyba odhaczać co ja tutaj mogę zrobić. Mogę to wypieprzyć? Jest coś w środku interesującego? Koszyku, chodź. Mój piknik musi być idealny. Hashtag goals. Goals. Dobra, dobra. Czy ja dam radę, coś tutaj sobie to jakoś. O, proszę ładnie obrócić. Cyk. Mam koszyk? Koszyk mam. Radio. Ty, 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 ty. Tam było radio. Radio było tam, gdzie ja przeciągałem ten cement. Nie wiem, czy ta chusteczka jest mi też potrzebna. Dobra, dobra. Chodź radio. To jest chyba radio. Cyk. Zajbiście! Ja, ja mam nadzieję, że tutaj można jakoś lecieć w, lecieć w konia z ludźmi, którzy się tu znajdują. O nie! Ty, 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 ty! Podnoś to gęsi. Proszę mi to delikatnie położyć. zajebiście. Lecimy dalej. O kurwa! No co? Ja mogę mu coś zrobić? Mogę go dziabnąć na przykład? Chodźże tutaj. Co sobie wyobrażasz? Aaaaa! Kurwa nie! Nie będziesz mi radia zabierał. Moje!

Daj mi spokój, frajerze! Jezus Maria, no co gnój! A mogę mu te klucze zabrać? Chodź tu, dawaj klucze. Nie wkurwiaj mnie. A ja nie mogę go ukryć na przykład? To było idealne. O, proszę! Hi, 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 hi. Co tam? Ukradnij klucze ogrodnika, zajebiście, pod mostem nie przejdziesz, frajerze. Gdzie ja mam je teraz odłożyć, żeby je schować? Mam tu jedno miejsce przed tym, które miałem zaplanowane, tylko tego najlepiej by było użyć, żeby sobie coś otworzyć, nie? Ale przydałbym by się też, żebym nie zgubił ten ogrodnik. Nie wiem, czy to takie proste jest. Dobra, co zrobić z kluczami? Mam teraz pewien mały, drobny problem. Nie wiem, co mam ze sobą począć. Tutaj, idź, zrobię u góry. Dobra, gęsi. Słuchaj, mamy rozkminę. Co tam było? Grabie w stawie. Spraw, był ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Jak to zrobić, nie wiem. Wydaje mi się, że teraz wraz z kradzieżą tych kluczyków dam radę otworzyć jakiś dom, ale. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Czy ja mogę się tu chować w ogóle z tym? Nie jestem pewien. Nie wiem, nie, nie, jakby nie mam pojęcia co robię. To chyba mo mogliście już zauważyć. Pływam tylko tą gęsią, wygląda ona przeuroczo. Ale co ja tutaj mogę teraz sensownego zrobić? Nie wiem. Czy ja mogę się w ogóle tutaj chować tak jakby? Wycie skradać się przez krzaki to by była idealna opcja, ale nie wiem czy to jest możliwe. Dobra, gęsi, słuchaj. Mamy tutaj hardkorowe, hardkorowe interesy do zrobienia. Ty! Mogę teraz wejść do środka, okej. Okay. Dobra ogrodniku, gdzie jesteś? Dostałem się do ogrodu, to już jest epicki sukces. W moim mniemaniu. Mogę wejść w to? Proszę bardzo. Jaka skradanka. Dobra, do czego będą te klucze? To jest moje pytanie. jak mogę sprawić, bo ogrodnik założył kapelusz? Klucze, klucze, klucze. Mogę te klucze szczerze mówiąc... O kurwa. O cholera jasna. Nie schowam się w tej... Ty, tutaj mam też dynie. Dobra, ogrodniku. Ty się tam zajmij sobą. U mnie to radio podjebał. Świetnie, a czy klucze znajdzie? Wiecie kiedy nie znajdzie kluczy, kiedy schowam je w pizdu w tych krzaczorach. Nie, 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 nie mam mnie tutaj. Terererererer, co tam frajerze? Haha, ha, dobra. Okej, okay, zapomniało mnie. Świetnie. A ja dalej mam klucze w pysku w tej chwili. Myślę, że mogę je tutaj zostawić. Mam pytajnik tam zaznaczony, żeby tylko o tym pamiętać. Dobra, <laughs> jak to śmiesznie wygląda! <laughs> co tam? Robię go w chuja cały czas. <laughs> On taki nag nagły tryb czujności odpala, kiedy ja gęgnę. No, co tam, co tam, ogrodniku? Co tam słychać u ciebie? O kurwa. Dobra, daj mi spokój, niepotrzebnie gęgałem, wygęgałem sobie ten los, można tak rzec. Dobra, odłóżmy te kluczyki, on tego nie słyszał za bardzo. O! Wiecie co, ja sobie zmienię jedną opcję tutaj tylko. Ty, ja mam więcej tych celów? A, wstrzymaj, ja chcę wstrzymać i w opcjach proszę państwa zmienić sobie tylko jedną rzecz. Nastawienie kamery gęś plus ludzie. Zwykły, nie? Nie, nie chcę tutaj. O, proszę bardzo! Sto razy lepiej. Nie wygląda to dobrze, ale przynajmniej lepiej widzę. Grabie wstawię. Zrób sobie piknik. No dobra. Dynia marchewka Dżem Termos Radio. On, on mi to radio podpieprzył, Frayer 1, dlatego ja muszę je odzyskać. On je tutaj gdzieś poszedł i odłożył. Dlatego ja kurwa poproszę moje radio. O, kurwa. Szybko, 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 szybko. WON! Dobra, okej. Okay. Nie, to nie. To ja sobie wezmę w takim razie radio w tym czasie. Siema! <laughs> Co tam? To radio w ogóle przestanie chyba działać, jeżeli ja do wody z tym wbiegnę, ale to nic, to nic. Daj mi spokój, gnoju! Daj mi wejść do wody, jestem gęsią! Haha! Ha. Zmokłeś, frajerze. Ja cię teraz zgubię, odpłynę, zrobię moje standardowe kółeczko, ono mnie zapomni i gitara. Co tam? Hmm... Udało się? zapomniało mnie? O ty 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 Ja się przeskradam tutaj Okej okay. tryb czujności Gotowy do odlecenia w każdym momencie A może niekoniecznie Dobra A i tak sobie oddalę kamerę żeby więcej widzieć Ale mogę przybliżyć bo ta gejś jest taka słodka Ona ma taki prosty design ale w tej prostocie Jest największe piękno Dobra musimy się skradać przed tym gnojem Na razie sobie to radio tutaj położę Na szczęście nie zabro mi moich kanapek Radio w sumie na razie, na, nawet lepiej, jeżeli w tej chwili nie gra ani żadnych dźwięków w sobie nie wydaje. Więc okej. Tutu, tutu, To jest takie cudowne. Dobra, mam marchewkę, proszę Państwa. Piknik sobie już niedługo zrobię. <laughs> o, nie, wywaliłem radio. Dżem i Termos. Dobra, ja myślę, że to wszystko są artefakty naszego pana ogrodnika, który tak. Jakże dokładnie strzeżę swojego ogrodu, ale spokojnie, już niedługo je straci. Mogę tą bramkę też zamknąć, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to opłaca. Dobra. Chodź, panie ogrodniku. Jak ja mam tą pieprzoną dynię niby wynieść? Przecież to będzie niezwykle trudne. Muszę ją wyciągnąć. Wytoczyć raczej. Ale widzieliście, on się tam zaczął zajmować jakimiś pierdołami, więc panie! Gęsi nic nie powstrzyma. Grabie do ogrodu jeszcze mam wrzucić. Wydaje mi się, że to jest po prostu na mapki podzielone i mam na różnych mapkach różne rzeczy do roboty. Świetnie. Ja, dobra, jeszcze Gem i Termos. No to wracamy. Co tam, Frejrze? Czy on wie, że on ma tutaj demoniczną gęś, która cały czas będzie go męczyła? I stara się podjebać wszystkie rzeczy, jakie on tylko posiada? Nie wiem. Nie wiem też, gdzie on teraz polas. O tam siedzi. Dobra, tam jest Gem i Termos. Tutaj są jeszcze te kluczyki, ale te kluczyki miałem tylko ukraść, jakby, ja nie mam tutaj chyba większego celu w tej kradzieży. Dobra, 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 żebym mnie tylko nie dorwał. Ta na tanananana. -na -na, ta -na 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 -na. Dobra, on idzie do marchewek. Dobrze, że tak jasno artykułuje to, co ma zamiar zrobić. To akurat tam spadł na dół, więc idealnie się składa. Myślę, że dam rady wykorzystać moje niezwykłe umiejętności stealtha, które nabyłem grając przez ostatnie lata w gry. I go tutaj totalnie wychujam. O tak, tak jest! Dobra, poszedł po dynię. Czy on się zorientował, że nie ma tam jednej dyni? Czy może stwierdził, że wiecie? Zaraza zabrała. Dobra, to jeszcze tylko termos. I wtedy chyba będę miał już odhaczony cały mój kochany piknik. Dobra, idziemy. Muszę przyznać, jeżeli chodzi o tego ogrodnika, to on nie stanowi jakiegoś niezwykłego zagrożenia dla mnie, takie przynajmniej mam wrażenie. Szkoda, że tej taczki nie dam rady tutaj dziabnąć jeszcze. Gdzie on w ogóle jest? Ja, ja tutaj tak mam wrażenie, swobodnie chodzę. Zajebałem termos! Jak ja to w ogóle zrobiłem? Jakim cudem ta gęś, czy kaczka, czy... <laughs> Jakim szatańskim stworzeniem ten tutaj, kurde, Krzychu jest? Ale wziął to w pysk! Krzychu, może jakieś inne imię, czas, czas na jakieś inne imię, na przykład Fabian. O, gramy Fabianem. Siemano, zrób sobie piknik, gotowe. Okej, okay, co teraz? Grabię, grabię w stawie. Sprawa, by ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. To jest dobre pytanie, jak to zrobić? Mm, grabie wstawię w ogóle. Gdzie są grabie? Wydaje mi się, że je po prostu dam radę przeciągnąć, tylko nie wiem, gdzie one leżą dokładnie. Gdzieś pewnie tam przy tych wszystkich narzędziach ogrodowych. Czy mi się klucze w związku z tym też przydadzą? O, kurwa, szuka termosu. Won od mojego piknika, frajerze. Ja ci kurwa dam. Wiesz co? Dawaj kolejną marchewę. Okej, okay, moje spoko. A ja w ogóle mu wyrwę wszystkie te warzywa i pochowam je, kurwa, w tych krzakach. Dobra, on idzie coś podlewać. Zajebiście. Marchewki. Czy ja dam radę teraz te grabie przeciągnąć? To jest bardzo dobre pytanie. Musimy spróbować. Nie dowiemy się, póki nie spróbujemy. Chodźcie, grabie. Do krzaków. Bezpiecznie. Jak on pójdzie drugą stroną, to ja wtedy ja będę mógł sobie, wiecie, przepracować to wszystko. No chodźcie, grabie, chodźcie. Nie, bo mi się zgliczują, Kurwa, mać. Dobra, to nie będzie chyba aż takie proste, jak mi się wydawało. Te, 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 te. Dobra, czekajcie. Schowajmy się przed ogrodnikiem. Dobra, chodźcie, grabie. Kurwa, no chyba nie dam rady. O! Te, 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 te. Nie zabieraj mi grabi, frajerze. Nie wkurwiaj mnie. <noise> Odciągam jego uwagę. On mnie odstrasza. Dobra, kurwa, masz pomarchewka, po wiesz co? Denerwujesz mnie, kościół. Denerwujesz mnie. Jedna marchewka w do wody. Symulator wrednej gęsi. Wszystko będzie pływać. Wszystko, co posiadasz, będzie pływać. No i zabrał mi te grabie pieprzone. Na cholerę ci te grabie były? Czy jak mu wyrwę wszystkie te marchewy, to on w ogóle zauważy? Tutaj mogę się, kurde, schować. To mi się ta opcja najbardziej podoba. Ja... Ja się pytam jak sprawić, żeby on założył kapelusz przeciwsłoneczny. To mnie zastanawia właśnie. Czy ja mogę go ujebać tutaj? O kurwa! Mogę czy nie mogę? Mogę go dziabnąć? O cholera jasna. Cholera, kurde gra mnie odstrasza od niego tak jakby. Dobra, graby są moje. Jakby inaczej być nie może. Nie chcę za to łapać, ale dobra damy radę. Patrzcie jak je ciągnę. Weź mnie, nie denerwuj, gościu! Oddawaj, oddawaj, powiedziałem. Co, zrobisz coś? Zrobisz coś gęsi? Chcesz mieć na sobie ten? Ludzi broniących zwierzęta? <grych> Jakkolwiek ich nie nazwać? To kurwa, jedynego kwiatka jakiś wyrób ja zabieram ze sobą. O czym by tutaj, jakby pomyśleć? Ja chciałbym. Ja chciałbym móc jakoś sprawić, żeby on ten kapelusz założył, bo nie mam na razie pomysłu nawet na to do końca. Na szczęście mogę tutaj, mam wrażenie, w miarę swobodnie się poruszać. To jest taki plus. To chyba dam radę sobie otworzyć. Tam jakiś młotek jeszcze jest. Ciekawy jestem, czy dam radę taką sztukę zrobić. O nie. O nie. Ktoś ci wyrwał kwiatka. Tururururu. Dobra. Nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że, że tak, ale tą gęsią nie da się za bardzo. W ogóle się nie da nią skakać. O cholera. Wow, panie, to podziała. To podziała, to podziała, to podziała. Patrzcie. O. Kurwa, muszę to trochę bardziej tylko przesunąć. Chodź tu. Okej. Okay. Dobra, właśnie na to gęsi. Właśnie na to. Dobrze. No ja chciałem. O, denerwacja. Dobra, chwyćmy te grabie w takim razie. No daj mi spokój. Jak ja mam odwrócić jego uwagę na wystarczająco długo? Oddawaj. Kurwa. Nie denerwuj mnie gościu. Dobra. Trzeba znaleźć inny sposób na ciebie. Oddawaj koszyk. Jedna marchewa. Kurwa, druga. Wszystkie te marchewki mu wyrwę. Nie będziesz miał swojego ogrodu. Jak, jeżeli ja, Gęś, Fabian, nie mogę mieć moich grabi, ty nie możesz mieć swojego ogrodu. Proszę bardzo. A się kurwi. Jak sprawić tylko, żeby on założył ten kapelusz? Ja ma, Ja w ogóle się zastanawiam. Czy ja dam radę odkręcić to gówno? Tak, okej. Okay. Muszę poczekać, aż on tam podejdzie. Jak podejdzie do tych marchewek, co on będzie? Wciskał w ziemię z powrotem? O, co tam, co tam, co tam, frajerze? <głos> <głos> Jakie głupie. Ty, ty, ty. Ale, jeżeli wezmę jedną tą i położę ją na przykład tutaj, to on będzie musiał tam podejść. Nie denerwuj mnie. Daj mi gęgać! Daj mi gęgać, frajerze. Podoba mi się poziom komunikacji jaki z nim mam. Naprawdę dobrze się rozumiemy. Dobra, podejdź do tamtych dwóch marchew. On je pakuje do koszyka. Nie, nie trafił nawet. Wydaje mi się, że jeżeli go obleję wodą, to on wtedy postanowi założyć kapelusz. Kurwa, wywalił tą marchewę na drugi koniec ogrodu. Ty jesteś szalony człowieku. No dobra, no dobra, szybka akcja. Osiema. Frajerze. Co tam? Co tam? To ja! To ja to zrobiłem! Co? Że sio? Ja ci dam sio! Znaj moją potęgę! Wejdę tutaj będziesz miał mnie w dupie. O proszę, dokładnie tak. Dokąd mnie przeganiasz? To zrobisz mi coś? Zrobisz mi coś? Nic mi nie zrobisz frajerze. Ty, skrzynka wróciła na swoje miejsce. No, co za gnój. Mogę mu tą wodę wylać Ja mu niszczę po prostu cały ogród. Ja mogę mu przesadzić ten kwiatek tutaj? O proszę. Prawie, prawie go przesadziłem. To mu się może opróżni. No, oczywiście z zyskiem dla mnie. Nie wiem dlaczego. Po prostu dlatego, że jestem zły. Jestem zły do szpiku kości. Ja bym spróbował to sobie teraz przeciągnąć. Mają być grabie w rzece, to będą kurwa grabie w rzece, tylko muszę to odpowiednio inteligentnie zrobić, tak żeby o mnie nie zobaczył. On teraz pakuje te marchewy tam. Ja już niezły progres poczyniłem. Pytanie, gdzie on teraz pójdzie? Nie ja będę sobie przybliżał. Takie, sukces. My tutaj niedługo odlecimy. Taki jest nasz los. Grabie w rzece się no dobra. Ok, a założył ten kapelusz w końcu? Nie wiem, ale udało nam się ogarnąć grabie, tak więc zajbiście. Grabie wstawię. Co tam? Nowa pozycja na liście zadań. Co my tu mamy? Spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. Okej. Okay. Ty, tutaj jakieś pomysłowe rzeczy trzeba odwalać, jeżeli chodzi o tą gęś. Ale podoba mi się fakt, że jesteśmy żli, ż, żli do szpiku kości. Nie ma innej opcji. Jesteśmy po prostu złym stworzeniem. A tam jest kapelusz. Okej. Okay. <laughs> Zakaz gęsi. Ty, jak będzie bił, to go muszę przestraszyć. Cholera jasna. A, mamy to, tak, 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 czułem, że to tak musi wyglądać Siemano Go nie żyje Nie, dobra, żyje, przepraszam, jednak żyje Dam radę ten, kurwa, ten O ten kapelusz wziąć na przykład To w sumie by była dobra opcja On w ogóle ma mnie w dupie Siema, nie ma buta, nie ma buta Kurwa, za ciężki ten but. Gościu, daj mi żyć, proszę. Ja mam pewne potrzeby, rozumiesz to w ogóle? Jakie mam sprawić, by on założył ten kapelusz w ogóle. Patrzę jak ja się patrzę tam na niego. Tam, załóż kapelusz! Załóż kapelusz, powiedziałem. To musi być jakby do, do zrobienia w tej chwili. Dobra, ja się schowam tutaj. A co tam, a gdzie masz klucze, frajerze? Gdzie masz klucze? Zapomniałeś, że miałeś klucze? Ewidentnie zapomniał. Buta mu zabrałem już. Mogę mu też motek podjebać. O, oh, cholera. Jak ja mam sprawić, żeby on założył ten kapelusz przeciwsłoneczny? Czy muszę jakoś na przykład sprawić, żeby on stracił ten kapelusz, który ma w tej chwili? I wtedy założy ten przeciwsłoneczny? Nie jestem pewien. Może jeżeli będzie na przykład coś podnosił, dam radę wyskoczyć z za krzaka i mu po prostu zabrać ten, ten beret. Uciec z nim, i wtedy będzie musiał założyć kapelusz. Teraz. Haha! Nie ma! Ziomek, daj mi spokój, daj mi spokój, powiedziałem. Idę do rzeki. Szybko, szybko, szybko. Tak jest! Mamy to, mamy to. Hahaha, co tam, boisz się zmoczyć? To pożegnaj się z kapeluszem, kurwa. Do widzenia. Siema, no do wody. Nie ma. Teraz obserwujmy żniwa. Proszę, pomyśl o kapeluszu. Koleś, ja ci wyświadczam przysługę, ten beret ci nie służył. Nie denerwuj mnie. Ja strasznie często mu mówisz, mnie nie denerwował. Ja mam pewne problemy po prostu. Fabian ma pewne problemy z agresją. Nie przejmuj się, jestem tylko gęsią, ok? Ty tutaj jesteś człowiekiem, więc weź się ogarnij. Mogę włączyć kosiarkę? Śledźmy go i patrzmy na to piękne dzieło, które udało nam się tutaj stworzyć. A może jeszcze. Marchewkę. Co tam? Zabierzesz mi marchewkę? Patrz. to jest nagroda dla ciebie, Stefan. Tak jest. No dobra, piesz tu Marchewo, okej. Okay. Okej, okay, dam ci spokój, dam ci spokój. <laughs> Wszystkie cele w ogóle na liście zrobione, zajebiście. Udało mi się. Poczyniam niezwykły progres, jeżeli chodzi o, o gęsiową grę. Co mamy tutaj? Nie wiem, co mamy tutaj. Czy ta gra się w ogóle zapisuje, czy ja muszę może przejść na raz? Znów wyjdź, resetuj. No chyba nie muszę przechodzić jej na raz, tak mi się wydaje, bo zakończyłbym tutaj ten odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że się Wam podobało. Eee, to była niezatytułowana gra z A eee, Wydaje mi się, że coś jeszcze będę miał tutaj do roboty. Niewątpliwie. Niedobrady piłki złapać, bo mam co za, za mały, za mały dziobek. A ty co tam? Siema, otwórz mi drzwi. Chcę kupić telewizor. Chcę kupić telewizor, żeby oglądać National Geographic o gęsiach. ho. jakie tutaj cuda mamy. Siema! Co będziemy miotłą gonić? Weź weź! Ziomek! Ja ci dam, zabiorę ci to miotłę w do. Mamy to! Proszę bardzo, połam miotłę, idź na zakupy. Włóż do koszyka szczoteczkę do zębów. Oto będzie interesujące. Mogę bal. Ten, otworzyć tamten, ten. ten. Dobra, to jest chyba, proszę państwa, kolejny etap mojego zadania, tak mi się wydaje. Mogę to jakoś włączyć? Co to będzie? Spraw, by ktoś zatrzaśnił chłopca, pułap miotłę. by chłopiec założył nie swoje okulary. Ty, to może być interesujące w ogóle zostawić tutaj. Jakby nigdy nic. A teraz mogę iść do drugiej krótkofalówki. I zrobić mój popisowy numer. Gę, -gę, 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 -gę To jest takie fajne, że to machanie, trzepotanie skrzydłami jest cudowne. Tak więc. O nie, nie, ty. Ty kurwa naprawdę nie lubisz mnie. Daj mi spokój. Co ty robisz? Miotłą na mnie będziesz? Ja ci kurwa dam. Połamiemy to miotłę. W kolejnym odcinku, jeżeli się Wam spodoba, moi drodzy. Ale mam nadzieję, że tak jest. To zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się. I pa, pa.